Zmieniamy temat. O co tak naprawdę chodzi w wojnie, jaką kibicom wypowiedział Donald Tusk? Premier zapewnia, że wojna z fanami piłki nożnej ma poprawić bezpieczeństwo na stadionach, ale eksperci i sami kibice nie mają wątpliwości. Szef rządu swoimi działaniami chce przed wyborami odwrócić uwagę od ważnych spraw dla Polski, z którymi nie poradził sobie rząd przez 4 lata. Najświeższy dotyczy pomysłu uchwalenia budżetu na kolejny rok w połowie bieżącego. Od jakiegoś czasu na polskich stadionach pojawiły się antyrządowe hasła. Prym w ich lansowaniu wiedli kibice Lecha Poznań i Legii Warszawa. Na stadionach tych drużyn można było przeczytać między innymi słowa: niespełnione rządu obietnice, temat zastępczy, kibice. Otwieram telewizor, to dowiaduję się, że jest jakaś wojna futbolowa w Polsce wybuchła. Stwierdza profesor Zdzisław Krasnodębski. Na wojnę z kibicami w środę wyruszył premier Donald Tusk. Wszędzie tam, gdzie policja będzie wnosiła o zamykanie stadionów i odbywanie zawodów bez udziału publiczności ze względu na bezpieczeństwo ludzi, ład i porządek, tam wojewodowie będą taką decyzję podejmowali. Nawiązywał do zeszłotygodniowych wybryków podczas finału Pucharu Polski w Bydgoszczy szef rządu. W czwartek wojewodowie mazowiecki i wielkopolski zamknęli stadiony Legii i Lecha, na razie na jeden mecz. Zamknięcie tych stadionów to oczywiście było zaproszenie do rozmowy. Tłumaczy rzecznik rządu Paweł Graś. Te decyzje były zbyt ostre, uważa dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zastanawiamy się, skąd w kontekście wydarzeń, w których nie było ani pobić, ani nie było przerwania meczu. Taka radykalna decyzja. Podobnego zdania jest doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, minister Tomasz Nałęcz. Zamykaniem stadionów tej patologii się nie zlikwiduje. Niezadowolenie z decyzji Donalda Tuska przeniosło się na inne stadiony. Kibice protestują przeciwko wprowadzaniu przez rząd odpowiedzialności zbiorowej i zrównywaniu kibiców z kibolami, podkreśla Zbigniew, kibic Lechii Gdańsk. Odpowiedzialność zbiorowa to była stosowana w latach 40. za okupacji niemieckiej, czyli wiadomo, z czym to się kojarzy. W Gdańsku w trakcie meczu fani Wisły Kraków i Lechii Gdańsk wywiesili transparenty: przeżyliśmy Rusków, przeżyjemy i Tusków, a także trybuna zamknięta na wniosek Donalda Tuska i na kilka minut opuścili trybunę. Będą protesty, na pewno tak tego nie zostawimy my jako kibice. Życzę w następnych wyborach powodzenia panu Tuskowi i jego partii. Prawdziwym powodem wojny z kibicami jest odwracanie uwagi od wielu ważnych spraw dla Polski, z którymi nie poradził sobie rząd, uważa kibic Przemysław Piwowarski ze Stowarzyszenia Sportowego Wielki Śląsk. Jest wiele inwestycji, które nie zostaną ukończone przed Euro 2012. Oprócz stadionów tak naprawdę nie będzie ani zmodernizowanych kolei, ani zmodernizowanych autostrad. I rzeczywiście tutaj wiele osób to dostrzega, że rząd sobie znalazł temat zastępczy w postaci kibiców. Ale nie tylko to. Rząd zamierza upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, uważa dr Barbara Fedyszak-Radziejowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Chodzi o to, żeby nauczyć kibiców w Polsce, że jeśli chcą chodzić na mecze, to żadnych politycznych transparentów i kropka. Opozycja ten problem rozwiązałaby inaczej. Jesteśmy przeciwko temu, żeby zamykać stadiony, bo to po prostu nie ma żadnego sensu. To nie jest metoda walki. No tutaj to hasło, że wobec tego zamknijcie cmentarze, no bo tam się spotykali bohaterowie afery hazardowej, jest bardzo celne. Podsumowuje prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak rząd chciałby szybko karać stadionowych bandytów, powinien to robić w sądach 24-godzinnych, zaznacza poseł Marek Wikiński z SLD. Platforma Obywatelska nie wiadomo czemu nie korzysta z tych narzędzi. A mogłaby, bo sądy 24-godzinne mogą orzekać między innymi w takich sprawach jak zniszczenie mienia, groźby karalne, znieważenie funkcjonariuszy czy naruszenie nietykalności cielesnej.